Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 3 werset. Bóg to jest Stwórca i Zbawiciel. Pewien człowiek opowiadał świadectwo o sobie. Dorastałem w rodzinie ateistów. Od najmłodszych lat byłem uczony, że religia i wiara w Boga są nie tylko bezużyteczne, ale wręcz złe. Tak jak mój ojciec, który był naukowcem, zupełnie odrzuciłem jakąkolwiek formę religii czy wiary. Zostałem biochemikiem i to pochłonęło mnie zupełnie. Dzisiaj jestem chrześcijaninem, tylko dzięki Bożej łasce. Moc odkupienia Jezusa Chrystusa Pana nigdy nie przestaje mnie zdumiewać. Co doprowadziło mnie do skończenia z ateizmem mojej młodości i skupienia się na chrześcijańskiej wierze? Odpowiedź jest prosta. Bóg nieustannie wołał mnie mimo mijających lat. W końcu, po długim czasie, posłuchałem Go. Pamiętam Jego pierwsze wezwanie. Jako młody człowiek obejrzałem film o Ewangelii Mateusza. Później przeczytałem cztery Ewangelie i zacząłem chodzić do kościoła. Jednak zrobiłem to tylko przez zainteresowanie. Nie miało to nic wspólnego z wiarą. Byłem widzem, który bacznie wszystko obserwował, jednak stronił od zaangażowania. W końcu, po wielu latach, Bóg udzielił mi swojej łaski przez Jezusa Chrystusa Pana, w jasny, niepodważalny sposób. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 18-19 wersetu. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. List do Hebrajczyków 11:3.